Zajmuję się elementem warsztatów dotyczących jednej z ważniejszych umiejętności społecznych, jakim jest komunikacja. Komunikacja, czyli wzajemne porozumiewanie się, czyli wzajemne zrozumienie się. Mówimy o swoich potrzebach, myślach, uczuciach, oczekiwaniach wobec drugiej osoby. Tworzymy mapę myśli, która zbiera jak gdyby informacje do tego, co wpływa na taką komunikację, która pozwoli nam tworzyć relacje i więzi. Kolejne działania warsztatowe dotyczą relacji międzyludzkich. W jaki sposób układamy to, co nas łączy z drugim człowiekiem? Czy chcemy być bliżej niego, czy też się oddalamy? Czy wolimy dzisiaj być razem, czy też osobno? To są pytania, które mają przygotować uczestników do kolejnych tematów związanych ze spektaklem. Jeden z kluczowych tematów spektaklu Drugi Pokój, czyli starość. Jaka jest starość? Jak wygląda starość? Czy z jednej strony jest ta ciężka starość, jesień życia, samotność, bujany fotel i czas zły, czy też czas piękny, czas odpoczynku, czas wnuków, czas czytania książek, czas zabawy, podróżowania? Na to pytanie staram się odpowiedzieć podczas warsztatów.
Podobało mi się to, że zaczęliśmy od określania samego siebie przez przedmioty, do których mamy sentyment, przez to, co przynieśliśmy, przez swoje zdjęcia. I właściwie pomogło mi to bardzo określić siebie, bo nigdy nie wiedziałam, że jestem sumą tego całej mojej rodziny i tego co wszyscy ludzie we mnie zostawiali. Więc te warsztaty pomogły mi szczególnie pokazanie właśnie tego, że jestem sumą wszystkich ludzi, których kiedykolwiek spotkałam i że jestem w jakiejś ciągłości. Poza tym bardzo fajnie było otworzyć się przed ludźmi na nowo i czerpać z nich, poznając siebie, zmierzyć się z innymi i zobaczyć siebie w odbiciu do nich.